Cześć, dzień dobry, hello, Andrzej Stobelski, Słupsk, Wileńska 39, Centrum Handlowe Manhattan, pierwsze piętro. Witam Was i zapraszam do następnego spotkania z płytami winylowymi. A zaczynamy od czego? Od węgierskiego wykonawcy, nie węgierskiej muzyki, bo muzyka jest international, międzynarodowa, w każdym razie jazzowo-rockowa, o ile dobrze pamiętam, Gabor Szabo. Gabor Szabo i jego album wydany przez Tom Press. Tompress SXT110. Taki numer katalogowy jest tej płytki. Dosyć popularna płyta, dosyć poszukiwana. Teraz przeniesiemy się na polskie inflanty. Pieśni lat gali, inflant polskich. Myślałem, że coś się pomyliłem. Także coś estońskiego tutaj. A teraz Łotewskiego, tam też może być Łotewski. Pieśni Łotewskie. Te dwie płyty Paul Jazz wydał. Tu już Paul Jazz nie wydał tej płytki, to wydał Pronit, Stalin Staccato, Poland Live. Stalin Staccato, Poland Live 1988. Zdaje się, że tu Duńczycy grają. Nie wiem, co mieli ze Stalinem, ale myślę, od 1988 roku nazywa się zespołu zmieniła na Putin Staccato. Mam taką nadzieję. Bo nie wiem, co to staccato. Może coś obraźliwego. Okej, okay. Trochę country. Johnny Cash. Greatest Hits 2. Te płyty wszystkie są już na stronie www.popmaster.pl osiągalne. To samo dotyczy Johnny Casha. Johnny Cash. Polskie nagrania. Muza. Jeżeli nie chcecie polskich nagrań, to mam tam trochę Johnny'ego Casha. Wydania amerykańskie, wydania angielskie. I cena chyba podobna. Muszę powiedzieć, bo te polskie nagranie byłem zdziwiony, że dosyć dobrze stoi na rynku, na giełdzie płyt winylowych. Nie, na WIG20, przepraszam. Okej, okay. Tu jest fajna historia, znaczy fajna historia, nie są żadnej historii. Oprócz tego, że Queen Greatest Hits normalnie wydawany był jako album jednopłytowy, a znowuż w Bułgarii wyszedł jako album podwójny. Rozkładana okładeczka, gatefold okładka, no i 9 kawałków na jednej stronie, na drugiej 10. Czyli powinno się mieścić na jednej płycie. To chyba prekursor wydawania reedycji w latach w XXI wieku, bo teraz idziesz do sklepu z nowymi płytami, z reedycjami i album, gdzie w latach 80., 70. czy tam 90. był wydawany jako pojedynczy, teraz masz dwie płyty. Tyle samo kawałków, dwie płyty, co najwyżej na 45 obrotach. No to może mieć swoją zaletę jakościowo, co chodzi o dźwięk, ale to jeszcze zależy, z czego nagrane ta płyta jest. Jak z taśmy matki, no na pewno będzie lepiej brzmiała, ale jak z MP3, kupcie sobie płytę kompaktową. Będzie taniej. Shaky Stevens and the Sunset. Shaky Stevens, jak to mówiłem, i The Sunsets. Proszę ja Was. Wytwórnia Pronit. Co mamy jeszcze? Kapela Czerniakowska. Szli Polacy na bój. Szli i nie doszli. No to jest to. Jeszcze jeden folk. Stasiek Wielanek i Kapela Warszawska. Lwowskich Przedmieść Piosenek. Lwów Suburb Songs. Tak to wygląda. A teraz przenosimy się na koncert. Nie wiem, gdzie ten koncert się odbył. Może zaraz zobaczę tutaj. Coś pisze. Nie widzę, no dobrze, może przy okazji sobie sprawdzę. No w każdym razie część druga, koncert z 1 kwietnia 1987 roku, grupa Perfect. Części pierwszej nie mam, niestety. Teraz Far Corporation, Division One i Far Corporation. I tu mamy kogo? Frank Farian, zdaje się, że to ten od Boniemu, co tam z Boniemem nagrywał te swoje, znaczy boniemowskie przeboje. Swoje boniemowskie przeboje. Frank Farian i Far Corporation, Division One. Okej, okay, Lady Punk, pierwsza płyta. I co my mamy? Chociażby Mniej niż Zero, Kryzysowa Narzeczona, Zamki na Piasku, Wciąż Bardziej Obce, Wademakum Skauta, Moje Kilimandżaro. Mniej niż zero, tak. A propos zero, gdzie on jest? Pytanie. Okej. George Michael, Fate, polskie wydanie. Not for sale outside Poland. Nie można sprzedawać poza granicę Polski.
była w fantastycznym stanie. Nie, nie była. Płyta była w tragicznym stanie, ale po umyciu jest w fantastycznym stanie. Ojeny, normalnie jestem w szoku. Przed chwilą to odkryłem. Słuchajcie, teraz mamy reedycję, polskie reedycje z serii z Archiwum Polskiego Bitu. I zaczynamy od Skaldów. Pierwszy album Skaldów. Reedycja to jest 86 rok, zdaje się. Te reedycje pochodzą z lat 86-87. Także Skaldowie. Oprócz tego mamy całą Jesteś w Skowronkach. Cała Jesteś w Skowronkach, grupa Skaldowie. Zdaje się, że jeszcze jedna płytka Skaldów jest gdzieś tam pod spodem. Może poszukam. Szukam, kto szuka, nie błądzi. No to co? Truba duży. Niemeny mamy. Co tam jeszcze nie mamy? Czego my nie mamy? Skaldowie. Jest. Od wschodu do zachodu słońca. Znalazłem. Wykopałem z wykopalisk. 86 rok. Czerwone gitary. Volume 7. Trzecia płyta Czerwonych Gitar w reedycji. Proszę bardzo. Oprócz tego, co jeszcze mamy, truba duży, Ej, Sobótka, volume 13, 87 rok, płyta wyszła, 300 zł kosztowała, truba duży, Krajobrazy, 12, 87 i też 300 zł, tanie te płyty były, bardzo tanie. Czesław Niemen z Archiwum Polskiego Bitu, volume 25. Proszę bardzo, już tutaj trochę poszło w górę notowanie. 88 rok i już o 200 zł drożej. W 87 ta płyta 300, a rok później, może powiedzmy grudzień 87 300 zł, a styczeń 88 trzeba już było zapłacić 500 zł. Oj, żeby tak profity na koncie rosły, żeby tak odsetki 70%, 75% w ciągu miesiąca, dwóch. No fajnie by było. I jeszcze jedna płyta za 300 zł. Ostatnia, grupa Skiflowa, no to co, Skiflowa i Piotr Janczarski, te opolskie dziełuchy, Kocham swoje miasto, Zielony Mosteczek, Inne kwiaty, Krowi dzwony, Kole mej chałupy. Okej, to wszystko na dzisiaj, dzięki bardzo, zapraszam Was do następnego spotkania z płytami winylowymi, a zaczniemy, nie, może nie od lodów, myślałem o lodach na patyku, taki film był. I mam dwa albumy z pierwszej części muzyka, z pierwszego odcinka i z piątego podwójny album Lodów na patyku, mintowe płyty, ale zaczniemy chyba od czegoś innego, ale te lody się pojawią. Bardzo fajna muzyka lat 50. 60. Także zapraszam Was do następnego spotkania. No, nie będę się Wam podlizywał, powiem, że będzie fajnie, sporo fajnej muzyki. Okej, na razie, trzymajcie się, hej!